Świąteczne halo, halo ludności. Z tej strony Katarzyna Prychacz i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek Alchemii Tworzenia. A teraz Jingle Jingle. Alchemia Tworzenia. Witam Was serdecznie w szesnastym odcinku drugiego sezonu Alchemii Tworzenia audycji kierowanej do Braci Pisarskiej, ale myślę, że nie tylko. Okej, okay, słuchajcie, nie będę po raz kolejny tutaj opowiadać bla 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 o drugim sezonie, bo chyba już kto wie, ten wie. Chociaż to silniejsze ode mnie. Dobra, bawimy się konwencją, bawimy się inspiracją w tym sezonie i jak zapowiadałam wam poprzednio, to dzisiaj mamy taki świąteczny odcinek, ostatni odcinek Alchemii w tym roku właściwie, tuż przed przerwą świąteczną. Także powiem wam szczerze, że, że może jeszcze w moim głosie nie słychać, ale czuję taki taki wiecie, pulsujący, wewnętrzny entuzjazm, bo aż się nie mogę doczekać, co my tutaj dzisiaj za historię popełnimy. Myślę, że w trakcie jeszcze bardziej się rozkręcę. Przypomnę tylko, że w poprzednim odcinku stworzyliśmy sobie bohatera. Więc cały odcinek był poświęcony na to, żeby stworzyć tutaj naszego inżyniera postapokaliptycznego. A więc myślę, że, że tutaj zanim ruszymy w dzisiejszą podróż, to tak yy, pokrótce chyba należałoby przypomnieć sylwetkę naszego bohatera. Ja to sobie, wiecie, yy, ładnie wynotowałam wszystko. <grych> to co, lecimy z bohaterem. Na szybko wam powiem tutaj, nie wiem, czy będę czytać wam wszystko, bo to, kurczę, dużo nam tego wyszło, bardzo dokładnie. A potem wam powiem, co dzisiaj robimy, jak, jak tą historię będziemy składać. Bo tak skoro świątecznie, to, to wyciągnąłam jeszcze, jeszcze inną rzecz, jeszcze może nie bardzo inną, niż tak, która była do tej pory, ale, ale jeszcze jej tutaj z wami nie przerabiałam. Właściwie tej akurat konkretnej jeszcze z nikim nie przerabiałam, więc kurczę, mamy chyba taką trochę świąteczną premierę. Okej, okay, ale zanim o tym, no to, to co, to lecimy o bohaterze. Więc nasz inżynier tutaj y, imię jego to Teofil, a wypadło mi to z mojej głowy gdzieś tam w trakcie. I teraz tak, oczywiście, że losowaliśmy archetypy osobowości, także jego takim głównym archetypem dominującym jest twórca i te dwa wspierające, które wybraliśmy, to jest odkrywca i matka Ziemia. Także bardzo, bardzo ciekawe kombo. Jeżeli chodzi o sytuację naszego bohatera, no to mamy czasy takie post-apo. Właściwie jest jedynym człowiekiem na Ziemi. Wiecie, wszystko wysuszone, zero roślin, suche piachy i jakieś tam różne zgliszcza. Nic nie rośnie. Oprócz kaktusa, którego nasz bohater nosi ze sobą cały czas, to jest jego taki właściwie towarzysz, do którego może mówić. Kaktus ma na imię Albert, jest rodzajem takiego eksperymentu, który jeszcze tutaj sprzed czasów tego uderzenia meteorytem, tutaj sprzed tej apokalipsy całej. No to nasz bohater sobie tak w zaciszu domowym. Eksperymentował, hodował i stworzył takiego, no, można powiedzieć, mało zniszczalnego kaktusa. Hmm, aczkolwiek bardzo trudno go rozmnożyć, dlatego na razie jeszcze ten kaktus jest właściwie tak jak Teofil jest jedynym człowiekiem na Ziemi, tak e, jego kaktus jest jedyną rośliną na Ziemi. Oczywiście z tego, co oni wiedzą, tak. I tutaj jeszcze, jak już jestem przy kaktusie, to tylko tu mam wynotowane, że e, sam kaktus, a właściwie ta taka swoista przyjaźń między Teofilem a Albertem, a tym kaktusikiem, to to jest też właśnie słabość naszego bohatera, więc właśnie jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, zaszantażować go, czy, czy skrzywdzić go, czy, czy coś, to, to faktycznie to ten kaktus jest takim, takim słabym punktem, nie wiem, kryptonitem takim naszego bohatera. Okej, okay. lecimy dalej, jeżeli chodzi o cechy takie takie ogólne, więc taka taka rzecz, w naszym bohaterze właściwie taka, taki rodzaj jego, nie wiem, jak to nazwać, może takiej moralności, czy, czy takiego ustawienia domyślnego, to jest fakt, że on zawsze widział dobro w ludziach i ogólnie widzi właśnie te pozytywne strony i, i dobro w tym świecie. No ogólnie taki, wiecie, dobry człowiek, dobry ziomeczek. Jeżeli chodzi tutaj o, o ten moment, w którym my się z nim spotykamy, tak, dzisiaj się spotkamy, no to on jest tutaj wynalazcą, takim zbieraczem a więc, no, co znajdzie, to jego buduje sobie z tego właśnie taki swój. Ma, ma taką willę, nie wiem, rezydencję, fortecę. Bardzo taką zmechanizowaną, bo on był inżynierem w przyszłości. Zaraz wam jeszcze o tej przeszłości powiem na szybko. Co dalej? Jego właśnie tutaj też to wynikało z tego archetypu Matki Ziemi, czyli jego właśnie takie zamiłowanie do roślin. Że on w tych roślinach, to też jego dziadek go tego nauczył, że, że warto mieć dobre relacje z roślinami, a czy, czy gdzieś tam, no, warto po prostu je szanować, tak? No, tak. <grych> Okej, okay. jeżeli chodzi o wygląd naszego bohatera, no to tutaj wyszło, że ma rude, długie włosy i on ma je związane zawsze w kucyk. Hmm, oczywiście ma też taki swój nawyk, że zawsze, jak się zastanawia, czy, czy gdzieś tam się zamyśli, to, to wiecie, tak przylizuje, że tak przeczesuje ręką te włosy i te włosy są w sumie takie, wiecie, przetłuszczone, ulizane, e, takie, takie no, no, uklepane właściwie. E, I też ma brodę. E, I tą brodę też właśnie tak w takim nawyku zaczesuje, wiecie, w taki trójkąt, nie? że jak się zastanawia, to tak pociąga, pociąga tą brodę i, i jest właśnie taka, taka trójkątna. No oczywiście, jak, jak tutaj rude włosy, to, to też yy, stwierdziłam, że zielone oczy damy do kompletu. Yy, dalej, jeżeli chodzi o ubrania, no to taki, yy, jak ja to wtedy nazwałam, taki outfit magazyniera, <grym> no, czyli no jeansowe, niebieskie, takie ciężkie, szerokie ogrodniczki, ciężkie buciory i co? I to chyba wsią. W sumie nie mówię, może dajmy mu jakąś koszulę, taką wyświechtaną, flanelową, ale właściwie to, to wiecie, cokolwiek znajdzie to jego dalej, jeżeli chodzi o jego postawę, no to wiecie, taki, taki zgarbiony, zmęczony życiem, ciężko, ciężko, ciężko stąpa i teraz dalej, co, co, on, co on jest, jakieś jego cechy takie właściwie ukryte, można powiedzieć, talenty, łączy niepołączalne tworzy coś z niczego, także no tutaj właśnie to wynika z tego archetypu twórcy dalej, oczywiście, no z racji, że jest jedynym człowiekiem na ziemi, a ja tutaj sobie zapisałam taką cechę, że on jest raczej taki małomówny, markotny Natomiast no, z racji, że ma tego swojego kaktusa, to też czasami zdarza mu się właśnie prowadzić taki monolog, czy wręcz, no może po prostu czasami myśleć na głos. Tak? Jeżeli sobie coś konstruuje i opowiada temu kaktusowi, co tam, co i jak. Patrzę tutaj jeszcze. A no tutaj jeszcze takie rzeczy, że, że wiecie, tam wąskie usta, y, czy, czy gdzieś tam zmarszczki, nazwam je atmosferycznymi. A bardziej chodzi o to, że on wcale nie jest taki jakiś tam bardzo stary, ale przez to, że żyje w tych czasach post-apo, to, to ta skóra jest jednak a, dosyć, no wiecie, można powiedzieć niedożywiona, czy, czy odwodniona i też te, te zmarszczki trochę inaczej wyglądają. Wiecie, smutny kolagen umiera szybciej i hialuron się nie wytwarza i tak dalej, i tak mm, dalej. Dalej, dobrze zbudowany... Nie wiem, właśnie jakby, jak to tutaj jeszcze połączyć z tym, że jest trochę niedożywiony, no, ale faktycznie no, nosi te wszystkie jakieś elementy ciężkie i, i tak dalej, a więc no, no tutaj siłą rzeczy te, będzie miał tą tę żyznę fizyczną, tak to określimy. I taka jego wyjątkowa cecha to coś, wiecie, takie coś, co, w czym można się na przykład zakochać i tak dalej, w bohaterach, no to to jest ta właśnie taka umiejętność. Zarażania, czy rozsiewania inspiracji, tak? czyli gdzieś tam e, każdy, kto znajduje się w jego otoczeniu, właśnie czuje się taki, można powiedzieć, natchniony. <laughs> Dalej. Jego osiągnięcie, to tutaj wypisałam właśnie stworzenie takiej tej ogromnej, e, dosyć zmechanizowanej posiadłości. E, tam jeszcze też w, przy tej posiadłości, bo tego wcześniej chyba wam nie wspomniałam, e, ma sobie taką kolekcję posągów, e, czyli różne gdzieś jakieś zbierał, nie wiem, jakieś postumenty, jakieś rzeźby jakieś manekiny cokolwiek czyli tak, taki wiecie ogród y, posągów można powiedzieć no i tutaj jego hobby to właśnie jest że, że tak w wolnych chwilach e, jeżeli nie konstruuje czy nie buduje czegoś czy nie jest na tych łowach nie zbiera różnych elementów no to sobie gra w hokeja czy właśnie nie wiem u nich hokeja tak u hokej to chyba taki na trawie z piłką o ile dobrze pamiętam no on ogólnie to to maki hokejowy ale sobie kamieniem y, wiecie, odbija sobie kamień i tak sobie slalomuje pomiędzy tymi figurami, tak, tymi swoimi rzeźbami. Co jeszcze? Też jego taka cecha, że on zawsze musi spróbować, czyli wiecie, nawet jeżeli ktoś mówi, że czegoś się nie da, że nie warto, że e, po co, to on nigdy się tego nie słuchał i zawsze, zawsze mimo wszystko wiedział, że lepiej na tym wyjdzie, jeżeli sam spróbuje, nawet jeżeli faktycznie okaże się, że nie było warto, ale zawsze to będą jego wnioski i, i to będzie coś, co, no, do czego sam dotarł, a nie że uwierzył komuś na słowo. Tu mam jeszcze jego motto, takie wiecie, motto życiowe, najpierw fundamenty, później ornamenty. Czyli też jako właśnie taki inżynier, no to on zawsze też wychodził z założenia, że ważniejsza jest no, taka mechanika działania czegoś czy funkcjonalność, a niekoniecznie wszystkie ozdobniki. No, czyli, wiecie, no, dobra rzecz wcale nie musi dobrze wyglądać. O, coś takiego w dużym skrócie. Patrzę, a jeszcze tu mamy takie jego powiedzonko a, i, i to taki miał być, wiecie, taki, nie wiem, czy żart, czy, 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 czy jak to nazwać, no bo faktycznie całe te postapo, tak, było spowodowane uderzeniem meteorytu w Ziemię, a, natomiast, no, on miał właśnie takie powiedzonko i, i dalej ma nalecący meteoryt, wiecie, <laughs> także, no, także, także tego. A patrzę, co tu jeszcze, ja, czy ja to gdzieś zapisałam? Aha, jeszcze mamy coś takiego jak lęk. Jego lęk to jest to, że właśnie on się obawia, że w końcu nie będzie miał czego zbierać, że się skończą te rzeczy gdzieś w pobliżu, i albo będzie musiał się wynieść ze swojej posiadłości, albo ją no, no, wynieść i porzucić, się, porzucić albo no, właściwie to straci sens życia, tak, jeżeli nie będzie miał z czego budować. Dlatego też obrał sobie taki cel, że stara się teraz tak zrobić, żeby mógł w jakiś sposób ten dom przesunąć, poruszyć, czy, czy może wprowadzić właśnie mechanizm, który pozwoli mu się poruszać tym domem jakby. Dobra, co mamy jeszcze? Nauk. Żuje tylko czarne kamienie. <grych> oh, Okej. Okay. Ja, czemu nie, no, no w sumie niech ma, niech ma, coś, coś, coś w tych czasach posta potrzeba robić i też właśnie wspominałam o tym, że może właśnie te dzięki temu, że właśnie tylko te czarne kamienie wybiera, no to może dlatego udało mu się przetrwać w tym świecie tak długo, bo tak sobie porównywałam to do tam jakiegoś rodzaju węgla, czy czegoś, co, co oczyszcza na przykład z metali ciężkich, podobno niektóre kamienie mają takie właściwości, w sumie filtruje się wodę nimi, coś w tym musi być, tak myślę, a więc przynajmniej na potrzeby naszej historii te kamienie go ratują, można powiedzieć. Dalej, dalej, co my mamy? Przeszłość. Jeżeli chodzi o jego przeszłość, to tutaj właśnie wymyśliłam, że będzie, że był takim inżynierem od roślin, a bardziej właśnie to zamiłowanie do roślin, ale i też to tworzenie połączył to tutaj w, w, takim, no, w takim jednym zawodzie. Więc zajmował się właśnie y, opracowywaniem technologii, jak na przykład stworzyć, żeby te, czy te rośliny, żeby rosły lepiej, czy, czy żeby gdzieś, y, może, właśnie tworzyć nowe rośliny, nowe krzyżówki, nowe warunki dla nich. Hmm, czyli, wiecie, klasycznie sobie tam pracował w laboratorium w Białym Fartuchu. E, też myślałam o tym, że, że w tamtych czasach, w przeszłości, no to był taki, wiecie, taki trochę grubasek, ale, no, ale, wiadomo, w czasach post-Apo no to siłą rzeczy no się masa zredukowała, bo za dużo też nie było. Pożywienia, więc organizm musiał się pożywić sam sobą. Dalej, oczywiście on był bardzo wykształcony, ekspert, studia, doktoraty i, i takie tam różne dyplomy. I jeżeli chodzi o jego traumę, to też ustaliliśmy tam, że będzie to no, trauma związana z tym, że miał swoją jedną, jedyną miłość, taką wiecie, prawdziwą. I niestety jego ukochana zginęła w wypadku. I od tamtej pory on jest zamknięty na nowe związki, bo, bo, to, bo to była jego jedyna miłość, i on tylko w taką wierzył. Tu jeszcze, co ja tu jeszcze mam? Aha, jest jeszcze taki powód do wstydu. Hmm, czyli to jest coś, co on faktycznie niedługo przed uderzeniem tego meteorytu, przed tą całą katastrofą, hmm, to faktycznie on miał po prostu taki słabszy dzień i się yy, no, wkurzył i, i, i po prostu wykrzyknął w pewnym momencie: A niech to meteor trzaśnie. I właściwie parę godzin później ten meteor trzasnął. I, I nasz bohater żyje właśnie w takim przeświadczeniu, że mimo, że nie wierzył nigdy w jakąś magię, w jakieś takie, wiecie, zabobony no to ma wrażenie jakby może ta cała apokalipsa to była jego wina. Dalej dwie ostatnie rzeczy i mamy kolejera. Ja mam 15 minut materiału. Mam nadzieję, że dla was to będzie krócej. Um, potrzeba dialogu z inną istotą, to jest też taki jego brak, czyli wiecie, no tyle lat, kilkanaście lat już żyje sobie w tych czasach postapo mówi sobie do tego kaktusa, ale marzy mu się coś takiego, wiecie, taka Ziejąca pustka w jego ciele, która właśnie mówi, że chciałby jeszcze chociaż raz przed śmiercią usłyszeć głos innej istoty, innego człowieka, wiecie, po prostu porozmawiać. I jego rytuał, i od tego będziemy zaczynali dzisiejszą historię, właściwie taka scena. On zwykł sobie siadać na wielkim kamieniu, podpierać brodę pięścią. Wiecie, taki, taki myśliciel, taka rzeźba była. I sobie patrzył w przestrzeń i, i myślał, gdzie, dal, gdzie dzisiaj pójdzie, gdzie, gdzie tutaj, co, co znajdzie i tak dalej, czy, czy co zbuduje. I co jeszcze? I tutaj, oczywiście, kaktus cały obok niego sobie też tam stoi, siedzi <grym> i, i sobie nad tym się zastanawiają. I tak sobie myślę, że to będzie fajna wyjściowa scena, czyli zaczynamy naszą historię od tego, że nasz bohater sobie będzie siedział <grym> na tym kamieniu jak co dzień z rana, tak? Będzie się namyślał, planował. I teraz koniec o bohaterze i mówię Wam dzisiaj, co robimy. Więc tak, parę odcinków tam wcześniej bawiliśmy się taką moją planszą warsztatową i to, co dzisiaj Wam będę premierować, to też jest właśnie tego typu plansza, z tym, że tamta, którą się bawiliśmy, to był taki prototyp, a tym razem mam taką niby na podobnych zasadach planszę, ale tutaj doszły, doszły elementy, właśnie takie jak, no właściwie, jak to powiedzieć, magiczne przedmioty <grych> o różnej funkcji. O, czyli tak. Będziemy mieli oczywiście też trójaktową historię. Dzisiaj M będziemy bawić się tak jak wcześniej, czyli wylosuję kartę. Co prawda, zwykle losowałam kartę z grafiką i to była karta bohatera, a dzisiaj myślę, że może to po prostu będzie taka jakaś. Inspiracja do, do, do historii, do tego, jak to się nam wszystko zacznie, może jednak jakaś lokacja. Zobaczymy, co nam się wylosuje. A więc więc to, to na pewno. Dalej. W akcie pierwszym będziemy losowali trzy sceny. Zaraz Wam powiem też z czego, bo trochę zmienimy dzisiaj. Znaczy trochę. No, zaraz się dowiecie. I oprócz tego, że losujemy trzy sceny, będziemy losować artefakt. Czyli już w akcie pierwszym tym razem nasz bohater zdobędzie jakiś rodzaj artefaktu, coś znajdzie, coś będzie się działo. Dalej, w akcie drugim będzie, tak jak wcześniej i poprzednio, będzie oczywiście jedna wielka główna próba, z którą zmierzy się nasz bohater. I trzy sceny, które też sobie wylosujemy w samym tym akcie. I teraz uwaga, uwaga. Eee, oprócz tego, w tym akcie losujemy też panaceum. Panaceum to jest, no tutaj będziemy mieli coś, no jakiś, jakiś też przedmiot, a, który będzie właśnie jakimś rodzajem rozwiązania na coś, wiecie? No tak jak panaceum, czyli lek na coś. Tak, tutaj zobaczymy, tak, może właśnie przy tej głównej próbie będzie ten nasz bohater mógł wykorzystać właśnie to, to, to coś, co znajdzie, a może połączy to z tym artefaktem. Kto wie, kto wie, zobaczymy. I jeszcze, jak już przejdziemy przez tą główną próbę, tak. No to jeszcze też zdobędziemy tutaj jakieś trofeum. Czyli właśnie też jeszcze ten jeden przedmiot wylosujemy i to będzie coś, y, taki, wiecie, rodzaj może. Nie, no nie wiem, takiej pamiątki po tej próbie. Zobaczymy. Akt trzeci, też trzy sceny, i tutaj mamy, y, z kolei, będziemy też losowali przedmiot nagroda czyli coś, co właściwie z całej tej naszej historii y, nasz bohater zdobędzie. Ja to oczywiście wylosuję jako przedmiot. Ale może to po prostu będzie też inspiracja do jakiejś, do czegoś innego. Zobaczymy, gdzie nas fabuła poprowadzi. Dalej. Aha. I co? co, co? I na samym końcu, na samym końcu, losu... znaczy na samym końcu jest morał. Natomiast ten morał wylosujemy na początku tak jak zawsze, żebym sobie już to mogła gdzieś w głowie trawić. E, morał będę losować właśnie z kart z gry Kraina Snów, e, czyli to mamy, mamy po prostu grafikę e, i dwa słowa. Napisane na tej karcie. I no tak sobie rzucam, że moim zadaniem będzie stworzyć gdzieś jakiś morał, który będzie czy zawierał te dwa słowa, czy nawiązywał do tych słów, a, ale gdzieś może właśnie, żeby to było podsumowaniem. Te wszystkie właśnie przedmioty, o których wcześniej wspominałam, no, będę losowała z, ze zbieraniny pionków z gry CluDo i z Monopoly. Czyli mamy takie metalowe, małe przedmioty. Co jeszcze musimy wiedzieć? To wam powiedziałam, to wam powiedziałam. Aha, i tam wprowadziliśmy w poprzedniej planszy jeszcze przy głównej próbie Sojusznika. Może dzisiaj. Wiecie co, nie? Dzisiaj go nie róbmy. Bo dzisiaj już i tak obawiam się, że tu mnie chłopaki gdzieś. Po pogrożą mi palcem na antenie, bo coś czuję, że, dzi że dzisiaj pobijemy rekord długości odcinka. Ale wiecie co? Kurde, święta są, no i, i mieliśmy się bawić. Aha, i właśnie, jak już mówię o świętach. No dzisiejszy odcinek ma być świąteczny, co oznacza, że, że będziemy musieli tu jeszcze umieścić gdzieś motyw świąteczny. <grych> Na razie mam jakieś dwie ładne roślinki przed sobą w klimacie świątecznym, natycham się. Zobaczymy. Zaraz może moje świąteczne rogi jeszcze przywdzieję z czapeczką, także, także gdzieś tam niech te święta się nam tutaj dzieją. Okej, okay, okej, okay, ok. I teraz, z czego będziemy losować sceny? Bo o tym nie mówiłam. O tym nie mówiłam. Do tej pory używałam Story Cubesów, czyli tych kości opowieści i dzisiaj też ich użyjemy. Natomiast w poprzednich odcinkach cały czas losowałam sobie kości, to było dziewięć kości z serii Podróże. Natomiast, natomiast tym razem pomyślałam sobie, że skoro mamy tutaj klimaty post-apo, to sięgnęłam sobie po, do moich innych kolekcji, jeszcze takich wiecie, ja mam jeszcze trochę stare kolekcje, więc no po prostu... Po trzy kości, mam pa, pa, paczuszki po trzy kości, ale to dzisiaj dobrze, ponieważ jeden komplet kości, od razu w, no właśnie powiem Wam co i od razu już będę wsypywać do miseczki. Czyli mam tak trzy różne, jakby motywy tematyczne kości, i ja je pomieszam i po prostu zobaczymy, a, co nam się tutaj będzie losowało. Więc też mamy dziewięć kości. A pierwszy motyw, który wybrałam, no to przecież skoro mamy post-apo, no to seria Kataklizmy. Także lecą do miseczki. Dobra. Dalej. Atom. Zobaczymy, wiecie, może, może jak, jakiś kosmitów, może coś tu będzie. No, tak mi się skojarzyło, to mówię, a jak post apo, to szalejemy. Okej. Okay. I wiecie co? I tak, żeby nie było za monotematycznie. Ja też, wiecie, ja średnio lubię tak naprawdę klimaty post apo. <grym> Jakoś tak, takie są dla mnie mało ciepłe, można powiedzieć bardziej melancholijne, myślę, takie do, do przemyślenia różnych rzeczy. Więc tak sobie, samej na osłodę, wzięłam serię średniowiecze. No powiem szczerze, będziemy mieć jakiś tutaj turbo mix, ale czemu nie. Okej, okay, kości mamy w miseczce. Pomieszam. Okej. Okay. Jeszcze sama na jakieś ceramice montowałam miseczkę. Może się nie rozpadnie. Dobra, mamy chyba wszystko. To co? To myślę, że możemy zaczynać. No dobra, to lecimy z tą kartą grafiki. Zobaczymy. Tą, tą naszą wyjściową. Dobra, potasowane ze środka. Dobra, jest ciekawie, jest ciekawie. Hmm. Zaraz wam opowiem, co tu wyszło. Od razu sobie ten morał wylosuję, o którym wspominałam. Dobra, nie patrzę, nie patrzę. Jest morał i. Ciekawe. Okej, okay, okej, okay. dobra, no, no, powiem szczerze, że. Dobrze to rokuję wszystko. Tak myślę. Okej, okay. jeżeli już mówię o rokowaniu, um, no to tutaj na pierwszej karcie mamy właściwie coś w rodzaju wyścigów, tak myślę, bo mamy trybuny. Mamy tory wyścigowe i po tych, po tym, po tych torach właściwie to, to, mam, to, to jadą monety. Po środku mamy takie trzy megafony i wszystko jest w otoczeniu takiego dymu. Natomiast sam ten tor wyścigowy to jest gryw gitary. Taki, taki dziwny, zygzakowy. No i wiadomo, struny wydzielają poszczególne tory. Ciekawe, no ciekawe, ciekawe. Sobie myślę, myślę, zaraz zobaczymy, jak, jak, jak z tego pójdziemy. Jeżeli chodzi o kartę morału, to tutaj mamy dwa słowa: mamy słowo koszula i góra. I dosłownie na grafice mamy takie wielkie wysypisko najróżniejszych koszul. I, i no dosłownie góry z tych koszul. Kurczę, fajny temat. I teraz się zastanawiam, bo powiecie, tak myślałam sobie o jakiejś tej koszulinie przy ogrodniczkach. No to może, może coś w ten deseń. Może jednak mu zmienimy dzisiaj lokację. No dobra, dobra. Czyli co? Mamy bohatera. Siedzi sobie na tym kamieniu. I może wspomina wyścigi. Może właśnie sobie myśli nad tym, że brakuje mu a, takich, wiecie, prozaicznych ludzkich rozrywek, żeby właśnie zobaczyć gdzieś coś, a też tam mało żywych istot wokół jest. Więc sobie właśnie wspominał. I myślę, że zrzućmy kośćmi, i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Czyli, czyli wspominał sobie o tych wyścigach. No to co? To lecimy. To rzucam teraz tak a, trzy sceny. Znaczy, w sensie wiecie, rzucę od razu kośćmi sobie, trzy wylosuję. I wylosujemy też wtedy ten artefakt, który w tych scenach tu się gdzieś pojawi. Dobra, losujemy. I rzucamy. Ach, nie usłyszeliście na planszy, ale mi wypadło. Wypadło mi, wypadła mi kość z taką beczką, w której coś tam wypływa. tak wiecie, że z symbolem, że tam radioaktywna, czy coś takiego. <noise> Okej, okay, a druga kość to jest kufel piwa, <noise> z którego też wypływa <noise> pianka. Mm, pianka, zdrowa pianka. Patrzę, o, może na stół będę rzucać, będzie lepiej. I trzecia kość. No jak słychać, pięknie. I co my tu mamy? okej, okay, muszę się przyjrzeć, ale chyba mamy tu jakiegoś aliena. <gry> mhm. Mm znaczy, mamy taką postać w todze, właściwie w takim płaszczu z zawiązywanym na pasek, e, z taką wielką. Mm, kołnierz, kołnierz, nie, nie czekać, bo kryza to jest ten wokół szyi. No, no nie, wiecie, taka stójka, nie? W sensie taki kołnierz postawiony z tyłu, bardzo, bardzo wysoki. I, I co? I ta postać ma... Właśnie nie wiem, czy to jest fryzura, jakiś hełm, czy może właśnie taką wydłużoną czaszkę. No, wygląda jak taka istota spoza ziemi. No, bo w sumie to jest z tej, z tej kurczę, z tej serii Atom. To tak miłe zaskoczenie. Dobrze, Do, dobry temat wybrałam. Także to jest scena trzecia, czyli może, widzicie, tu się ktoś nam pojawi. I teraz artefakt. Mam. O, słuchajcie, mamy taczkę. Mamy taczkę. Okej, okay, fajnie. Jakaś magiczna taczka. Czemu nie? Czemu nie? I teraz tak, czy te wyścigi... Nie, wiecie co, nie będę chyba na siłę z tych wyścigów nic szyła, bo prawdę mówiąc jakoś tak... To chyba byłoby fajnym kadrem, tak myślę, właśnie, żeby z rozmyślań naszego bohatera coś, coś go wyrwało, nie? Z taki, takiego fantazjowania czy wspominania. No to go teraz wyrwijmy z tego. A tylko, że... Czym dokładnie? Znaczy, mamy tą scenę pierwszą, czyli radioaktywną beczkę. No chyba, że on sobie spał. Na tym, że on przystał na tym kamieniu. Hmm. A może nie, okej. Okay. Skoro on sobie na tym kamieniu rozmyślał, no sobie okej, okay, wspominał sobie te wyścigi, natomiast przypomniało mu się, że jakiś czas temu faktycznie w jednej lokacji znalazł beczkę i w sumie to nie sprawdził, nie zdążył sprawdzić, czy ona jest pusta, czy pełna, a właśnie tam, jakąś taką beczkę z takimi oznaczeniami dziwnymi. I w sumie tak sobie pomyślał, że dzisiaj wyruszy, żeby sprawdzić. Jeżeli ta beczka jest pusta, no to z chęcią sobie ją użyję do czegoś, bo dobra beczka nie jest zła, wiadomo. A może właśnie z tego, że ona też jest okrągła, pozaginana, może właśnie będzie mógł stworzyć już jakieś coś w rodzaju. Opon czy innych czy opon kół, tak? Żeby ten swój dom poruszyć. Także nasz bohater wybiera się właśnie do, do tej lokacji z beczką. Okej, okay. i sobie tam poszedł. co to może być? Co to może być? Może jakiś opuszczony magazyn. Opuszczony magazyn, no wiadomo, Kano, jak beczki beczki, magazyn ma to sens? I w tym opuszczonym magazynie. A może te beczki stały na dole. O! Czyli tak, nie było tam schodów, i bo, bo się zawaliły. A oczywiście windy nie działały, wiadomo, bo to wszystko są ruiny. Natomiast on wypatrzył, że jest dolny poziom tego magazynu, gdzie są właśnie różne beczki. Okej. Okay. Coś czuję, że sobie zaraz sama sobie utrudniam życie, jak to ja. Hmm. I teraz bo mamy tą taczkę jeszcze do użycia. To może... Może to nie był dosyć... Oczywiście wiecie, myślę, że to był wysoki... Nie no, jak schody to musiało, musiało to być jakieś takie chociaż wiecie, piętro nie za wysokie. Więc albo Hater się przygotował, oczywiście, nasz Teofil tutaj. To jest, on ma łeb na karku, także on jest zawsze przygotowany. A jak nie jest, to jako twórca zawsze sobie coś wymyśli, czerpie z otoczenia. Więc wziął jakieś liny ze sobą. Wziął te liny, już nie utrudniajmy mu życia. Pamiętał, że nie ma schodów, wziął liny. Więc znalazł, sprawdził, czy, te, czy tam barierka się mocno trzyma, i na tej linie postanowił zejść no, czy wiecie, no zjechać sobie na dół i zobaczyć, zajrzeć w te beczki. I oczywiście, im niżej schodził, to miał wrażenie, że chyba jednak nie powinien tam być, bo ciężko mu się oddychało, czyli jednak w tych beczkach musiało być coś, coś niezdrowego. Jednak nie były puste. Natomiast stwierdził, że no nic się nie może zmarnować, i skoro już tam zaczął schodzić i, i się tam prawie dusił, to się chociaż rozejrzał, czy coś tam jest może innego, godnego uwagi. No bo jak, co tak, wróci bez żadnych fantów, bez łupów. I zauważył taczkę. O, niech będzie, niech będzie taczka. Natomiast no, no musiał zejść trochę jeszcze niżej po tą taczkę, więc, więc teraz co, wrócimy nim, czy miał tą koszulę swoją. Myślę, wiecie, żeby sobie chociaż trochę czymś usta, czy tam twarz, nos zatkał. To może inaczej. Wrócił na po tej linii do góry, żeby złapać świeżego powietrza e, i właśnie miał tą flanelową koszulę swoją i ją zdjął. Porwał ją. E, przerwał tam, wyrwał, wiecie, kawałek, żeby właśnie stworzyć sobie taką e, maskę na usta, żeby trochę jednak e, to powietrze przefiltrować w jakiś sposób. I... I wrócił po tą taczkę. Wrócił z drugą liną, o! E, dzięki czemu przywiązał właśnie linę do, do tej taczki. E, wrócił do góry i na tych linach tą taczkę sobie po prostu do góry wciągnął. I okazało się, że w tej taczce, gdzie wcześniej tego nie zauważył, e, była butelka piwa. Wiecie, przetrwała po prostu z tych czasów jeszcze sprzed, sprzed apokalipsy. Tak taki wiecie, trochę smak smak, że tak powiem, wspomnień. Smak przeszłości, o. Więc sobie zabrał tą taczkę wraz z piwem, postanowił wrócić do domu i sobie to piwo wypić. Niezależnie od konsekwencji. Niezależnie, czy ono będzie dobre, czy nie. Stwierdził, że już właściwie z dnia na dzień ma coraz mniej do stracenia, więc a. a... Warto spróbować, nie? Także e, oczywiście wrócił sobie na, na te swoje, do tej swojej lokacji. Mm, Przysiadł na swoim ulubionym kamieniu i otworzył piwo. Ej, słuchajcie, a, a może to będzie gin z butelki? Hmm, nie, nie, znaczy nie chciałabym gina z butelki, natomiast otwarcie tego piwa, myślę, że otwarcie tego piwa, wiecie, może to była jakaś przepowiednia. Że y, kiedy z, ostatnie piwo na ziemi zostanie otwarte, y, wtedy ktoś się pojawi. Wiecie, tak, tak właśnie, tak, tak, może pójdźmy w takim kierunku. Y, więc y, on sobie to piwo zaczął pić i się okazało, że ono jest całkiem dobre. <grym> że ono dalej smakuje jak piwo. <grym> że się nie zepsuło. Właśnie jak się psuje piwo? No, czy, że co, kwaśnieje, czy... Śnieje, czy nie wiem, nie wiem. <grym> nie wiem. Nie robimy researchu, lecimy dalej z historią. Więc on sobie pił piwo i nagle zamarł cały, ponieważ w, w przestrzeni tu, tuż przed nim właściwie zmaterializowała się dziwna istota. Właśnie w takim płaszczu, todze z wielką czaszką, znaczy w sensie wiecie, z głową taką wydłużoną. I obserwowała go. I tu się kończy akt pierwszy. O! Dobra, mamy to. No to lecimy z aktem drugim, czyli tutaj losujemy. To może tym razem wylosujmy sobie najpierw przedmioty. Czyli najpierw losujemy panaceum, tak? Czyli ten, ten lek czy, czy rozwiązanie na coś. Hm. Okej, okay, mamy armatę. Działo. No, armata chyba najlepsze słowo. I drugi, drugi przedmiot, czyli trofeum, które nasz bohater zdobędzie. A może nie, trofeum wylosujemy po tej próbie, żeby sobie nie spoilerować, w końcu to trofeum. Ok, to lecimy z najpierw sceny, a kolejne, aktu drugiego i na koniec główną próbę i lecimy z tematem dalej. Dużo dzisiaj latania, wybaczcie mi, ale, ale jakoś tak, chyba jestem w jakimś trochę takim pośpiechu. A jednak z drugiej strony tak, ja chyba się nie mogę doczekać, co tu dalej będzie. Dobra, rzucamy. Okej. Okay. I co ja tu mam? O matko z córką, co to jest? Wiecie co? To, co, to jest jakieś urządzenie. Kosmiczne urządzenie. O! To, wiecie co? To jest chyba jakiś taki świder? Wiecie, do, do przekopywania ziemi czy, czy... No świder. To tak się chyba nazywa. Takie wiertło wielkie. Czyli taka maszyna, która ma wiertło. No chyba, że jest... No chyba, że jest to jakieś kosmiczne działo. Może jakaś broń. Ale ten świder... Rokuje dobrze. Fajnie, fajnie to wygląda. Może uznajmy... Zobaczymy, no, ale, ale świder jest fajny. Podoba mi się. Zwłaszcza, że tu mamy jakieś działo. No, pomyślimy. Dobra, lecimy dalej. Okej. Okay. A tutaj mamy czarodzieja. Toga, broda długa, czapeczka i tutaj magia w dłoni. Ta, takie coś nam się wylosowało. I ostatnia scena... I ostatnia scena to chyba jest, wiecie, ten taki tajemniczy człowiek w czarnym płaszczu, który otwiera ten płaszcz i nie, nie pokazuje nam dosłownie swoich bogactw. No dobra, w sumie to dosłownie. Ale pokazuje nam jakiś dobrobyt na połach płaszcza, nigdzie indziej, a który chce nam sprzedać. Także tutaj... No. Także tego. Nie, nie, wiem, nie, nie wiem, jak... jak... Nie przemytnik, nie. Nie szmugler? Szmugler może? Jak się nazywali ci ludzie? Kurczę. No dobra, no nie nieistotne. No wiemy chyba o co chodzi. A, no, jakieś różne, wiecie, zegarki, papieroski i te inne cudawianki. Handlarz jakiś. O, handlarz y, towarem trudnodostępnym. O, tak go nazwijmy. I co? I główna próba. Tu mamy. Aha, tu nie mówiłam, a może mówiłam. Też jak Story Cubesy, tylko nieco większe kości. Taka nieoficjalna wersja. Dobra. Okej. Okay. a i tu mi się wylosował eliksir. Wie, wiecie, taka fiolka z jakimś płynem w środku i, i zamykana na korek. Więcej tego średniowiecza niż planowałam tu. <grych> dobra, dobra. Aha, a, a nie, no, trofeum? Trofeum na końcu. Dobra, trofeum na końcu opowieści no dobra, to, to co? To lecimy dalej z tematem. Czyli tak, mamy sobie tą istotę. Wiecie co, kurczę, bo teraz jeszcze sobie myślę, że. Gdzie tu święta wplątać? Dobra, dobra, już wiem. Coś mam, coś mam, dobra. Będzie motyw świąteczny. Więc ta kosmiczna istota. Kosmit, Mr. Kosmit. No właśnie, może on powiedział, że przez te wszystkie lata oni czekali, że, że oni tutaj, że, że to, załóżmy, o, niech to będą dobre istoty, które ch chciały zawsze pomagać Ziemianom, pomagać tej planecie. I tylko coś poszło nie tak. I oni po prostu przez te wszystkie lata czekali, aż ktoś otworzy to piwo, no bo to była przepowiednia, i no nie, nie ma to tamto, nie? No jak jest przepowiednia, to, to jest przepowiednia. No Ona musi się wypełnić, bo inaczej nie pyknie. Więc, więc trochę się zrobił smuteczek, że że jedyny człowiek na Ziemi otworzył to piwo. Ale grunt, że otworzył i dzięki temu oni mogli tutaj wreszcie przybyć. On reprezentuje to, to, ten, ten ród kosmiczny. Taki, myślę, patrzę na ten jego płaszcz, taki, taki szlachecki wręcz ten ród. I on mówi, że pomogą, pomogą tutaj temu naszemu bohaterowi. Tylko właśnie w sumie to w czym? W odbudowaniu ziemi? <laughs> już, już sam to dobrze robi. <laughs> um, Okej. Okay. No dobra, ale jeżeli mamy tutaj taką magię. Dobra, czyli tak, że oni już mogą mu pomóc, że są tutaj i oczywiście będą go wspierać, natomiast faktycznie on musi działać sam. To nie może być tak, że oni coś za niego zrobią, tylko właśnie warunek jest taki, że, że Ziemię może odbudować jedynie Ziemianin. I, I teraz patrzę, bo mamy ten świder. Coś pod ziemią. No chyba, że wrócimy do tych beczek, słuchajcie. Jak one się zaczęły, znaczy za, za, na początku były, tu mamy w tą główną próbę, ten eliksir, to może właśnie w sumie to ta, te chemikalia mogą być główną próbą dla naszego bohatera z tych beczek. Hmm. A może to będą jakieś wiecie, chemikalia z kosmosu, których tu nie powinno być? Myślę, wiecie, czy oni go przeniosą, czy może ta, te sceny, które tu się wylosowały, czy to nie będzie może jakaś retrospekcja, czy coś? No dobra, no to tak, może nie bez powodu ta taczka z piwem była tam, koło tych beczek. I ten kosmita właśnie mówi, że te beczki mają chemikalia z innej planety i te chemikalia. O, okej, okay, dobra, jeszcze inaczej. On się pojawił jako hologram. I dopóki te chemikalia są na Ziemi nie zostaną zniszczone czy zneutralizowane, to oni nie mogą tu się pojawić fizycznie, przez co nie mogą mu tak, tak bardziej pomóc, tak? tam mogą go w jakiś sposób wspierać, czy, czy podpowiadać y, jakieś rzeczy, ale no nie mogą tutaj na przykład zejść na ziemię i razem z nim a, czegoś zbudować, czy, czy pomóc mu, jego, i, czy pomóc naszemu bohaterowi ich technologią, czy w ogóle tą technologię tu przynieść. Więc nasz bohater opracowuje plan, y, jak pozbyć się tych chemikaliów. I teraz patrzę, bo mamy to panaceum, czyli mamy armatę. No to może tutaj niech armata symbolizuje wybuch. I w sumie nasz bohater stwierdził, że i tak się nudzi. I nawet jeżeli po tym piwie dostał halucynacji <grych> i, i ten, ta dziwna istota jest tylko halucynacją, to stwierdził, że a, co raz się żyje, nie? Coś tam podziała. Wiecie co? A jeszcze myślę, żeby... A! Ile myśli! <grych> Zaczynam się sobą wkręcać. Nie, sorry, słuchajcie, skaczę, skaczę. ja po pomysłach i nie wszystkim się tu z wami dzielę, kurczę. a Nie, bo pomyślałam, że w sumie sam kaktus mógłby okazać się pomocny w schodzeniu do tych beczek tam. No on przecież z tym kaktusem tam poszedł, tak? Bo byli nierozłączni i... No właśnie, ale może on dopiero sobie później uświadomi, że on się dusił. Pytanie, czy kaktus się dusił, czy właśnie kaktus się nie dusił, nie? Może on filtrował? Dobra, na razie nieistotne. Więc nasz bohater wpadł na taki plan, jak tu mamy ten świder, że, bo on ma taki, taki skonstruował, ma takie urządzenie, więc postanowił, że pojedzie tam i się zrobi w ziemi dziurę, wiecie, wyświdruje tam prawie do tych beczek. I teraz tylko myślę, czy miałby ładunki wybuchowe. A miałby, czemu nie, skoro tyle zbierał. Więc postanowił, że podłoży tam ładunki Słuchajcie, myślę, że to nie jest za bardzo wywrotowe, bo jak to wszystko walnie, czy on zdąży odjechać? A może, a może ta istota, ten hologram, ona mu powiedziała o jakiejś technologii, że teraz tylko myślę, że. Albo nie, słuchajcie. Już wiem. On znalazł ten swój świder, znaczy on go trochę tam ulepszył, ale był przekonany, że to jest urządzenie do świdrowania ziemi, tak? Do, do rycia dziur w ziemi. I wziął go, chociaż nie wiedział, kiedy go tam użyje. Natomiast ta istota go uświadomiła, że to nie jest świder, znaczy, że to, to też ma taką funkcję, ale że ogólnie to jest kosmiczne działo. I tym, i tym działem można właśnie zniszczyć tę tą, tą chemikalię, tą technologię. Dobra, dobra, ma to sens, ma to sens. I co? I teraz... I teraz, no to co? No to się przenosimy do, do tych naszych beczek. On pojechał tym działem. Ta istota mu powiedziała, jak to uruchomić, bo on to w sumie to, 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 to przeciągał na tych kołach, a się okazało, że tam w ogóle można wysunąć siedzenie, usiąść i, i tym jechać, po prostu, że to jest pojazd. Więc powiedzieli mu, jak to uruchomić, i on pojechał. Myślę, czy tu zrobimy spisek, czy nie, kurczę. Dobra, na razie jedźmy. <laughs> na razie jedźmy, jedźmy, jedźmy do tych beczek. Mm, I on nakierował to działo w te beczki, i już miał strzelić, czy tam je zneutralizować, bo tam trzeba było coś przestawić. Może o. Może to była jakaś. Jakie to, wiecie, też te, te klimaty kosmiczne. Niekoniecznie moje klimaty, ale jest jakaś taka antymateria, tak? Czy jakaś broń? Czy, to anty, czy antygrawitacyjne też coś było, ale antymateria, czyli. Właśnie, że, że jak się na przykład z tego strzeli, to, to coś, co jest materialne, no przestaje być. <grym>, Załóżmy, że to tak działa. Przestaje być materialne. No, więc może właśnie to było takie działko antymaterialne, <grym>, neutralizujące materię. <grym>, A przestawił przedstawi to na taką funkcję. Ej, serial był chyba Stargate. Taki stary serial. I oni chyba mieli broń, że to była czy broń laserowa, czy można było chyba zrobić takie ustawienie. Tak mi się teraz wydaje. Jakieś, wiecie, mam flashbacki z dzieciństwa. <grym> no to to było tego typu działko. Więc po prostu no nic prostszego. Jedziesz, strzelasz w te puszki, puszki znikają, rzebeczki beczki i, i my wtedy możemy tutaj wejść i ci pomóc. No brzmi jak tutaj no, cukierkowo to brzmi. Cukierkowo. Um, więc on się tam pojawił i już wykierował to działo. Natomiast patrzę na jego archetypy, bo tutaj raczej jest taki otwarty wyrażania siebie. Ale właśnie, mówiłam, że ma taką cechę, że oczywiście musi sam spróbować i, i tak też nie zawsze robi wszystko, co, co mu ktoś powie. I on się zawahał. On się zaczął zastanawiać. A co jeśli ta istota wcale nie jest dobra? A co jeśli on tutaj zginie, wybuchnie, czy może już do końca rozwali tą ziemię, gdzie przecież miał poczucie winy, że to on wywołał ten meteoryt? A więc zaczął być podejrzliwy. I teraz jeszcze myślę o jednej rzeczy, że panaceum, czyli to działo, taka wiecie, armata. No, no to to pasuje z tym działkiem. Wiecie co? <laughs> A może niech on tą armatę. To, to niech on ją wyjmie z kieszeni. Wiecie, w sensie to panaceum. Myślę o tym, że może to jest taka jego pamiątka, nie bezpośrednio jego. To jest rzecz, którą on znalazł gdzieś tam w tych wszystkich rupieciach. Natomiast jest to rzecz, która mu się kojarzy z dzieciństwem, a, bo pamięta, że jego dziadek oprócz tego, że wiadomo, umiłował sobie rośliny, ogrody i tak dalej, no to zbierał właśnie różne jakieś takie wojenne pamiątki. Miał różne jakieś. ogólnie, czy. Jakieś repliki starej, wiecie, takie miniaturowe rzeczy, nie? czy jakaś, jakaś tam broń, czy figurki po prostu, no, czy jakieś posążki. I właśnie miał taką armatę. Taką starą, jeszcze stary typ, taką prostą na, na kole, <noise> działo na kole. I on sobie, i znalazł tego typu tam malutką jakąś zabawkę, figurkę, i, i sobie właśnie za każdym razem, kiedy wpadał w jakieś wątpliwości, a w sumie rzadko się to zdarzało. Ale tym, tym razem, właśnie ją wyjął i tak sobie myślał o swoim dziadku. Wiecie, obracał w palcach tą figurkę e, i zastanawiał się, czy on faktycznie powinien to zrobić, co, co teraz ma zamiar zrobić. I nagle pojawił się czarodziej. Wiecie, musimy przejść do kolejnej kości. Ale może, właśnie, niech on teraz ma halucynację albo coś, albo, no chyba, że, że ta przepowiednia. Okej. Okay. Czyli to, że on, kiedy on wypił to piwo, to sprawiło, że ta ziemia stała się otwarta, że tak jakby to pole, ta przepowiednia odblokowała, że wszyscy tam mogą teraz ingerować i, i tak jak właśnie istoty z zewnątrz, tak, czy tam z kosmosu mogą przychodzić, tak samo też taka klasyczna magia się pojawiła. I po prostu z, tych, z tego bunkra z tymi puszkami wyszedł gościu w todze, wiecie, długa broda, czapeczka, i powiedział właśnie, że stop, nie czyń tego, co planujesz uczynić. I, i on tak patrzył, patrzył, coś, coś mu tam tak wydawało się takie znajome. I przypomniało mu się, przypomniała mu się wigilia. O, jedna z dzieciństwa, jeszcze jak dziadek żył, dziadek się zawsze przebierał za Mikołaja, właśnie miał taką długą brodę. I ten człowiek właśnie miał, miał, miał czerwoną togę. O, zróbmy mu czerwoną togę. I on bardzo mu właśnie przypominał e, dziadka wtedy z tamtej jednej wigili, który tak samo do niego powiedział, że, że tutaj żeby nie czynił tego, co właśnie planuje uczynić, z tym, że on wtedy e, faktycznie planował zakradł się pod choinkę i, i chciał otworzyć prezenty przed czasem. Natomiast tutaj ta postać właśnie go zatrzymała i, i tak e, on się dalej przypatrywał, przypatrywał, i, i miał wrażenie, jakby ten. Czarodziej, ta, ta osoba właśnie miała twarz dziadka, jakby to był jego dziadek. I ten, ale ten czarodziej wyglądał, jakby go nie znał, nie wiedział, ki, kim jest ten człowiek. Nasz bohater, taki wiecie, jest trochę zamotany i powiedział: Dziadek? I, i, i ten człowiek mówi do niego: No, gdzie tam, jaki dziadek, o, o co ci chodzi, człowieku? Ja tu jestem y, Merlin XIII, i ja tutaj y, na tych rejonach sprawuję władzę nad magią i, i innymi rzeczami. Zakazuje ci y, niszczenia tych puszek. A nasz bohater tak sobie myśli, ja co, jeden, tu, jeden mu każe niszczyć puszkę, drugi mu zakazuje niszczyć puszkę i co tu się w ogóle dzieje, nie? Czy, wszyscy mówią, co on ma robić. I ten czarodziej musiałby mu teraz wytłumaczyć. A może on mu powie, bo mamy jeszcze tą ostatnią kość, czyli takiego wejścia tego gościa-sprzedawcę. <grywa> Chyba, że zróbmy to tak z, z uśmiechem. Pójdźmy w absurd. I, I ten czarodziej powiedział, poczekaj, poczekaj, yy, zanim tutaj, wiesz, za, zanim tutaj zadziałasz, to ja może miałbym dla ciebie jakieś tutaj magiczne eliksiry. I yy, rozwarł swoją togę, <grym> poły swojego płaszcza i mu tu pokazał po prostu najróżniejsze, kolorowe fiolki, różne eliksiry. o I to może być ta główna próba. I powiedział, że skoro teraz jest magia odblokowana... To, te, to on właśnie, co tylko zechce, może dostać i, i, i weźmie, może wybrać, który chce eliksir w zamian za to działo, którym tu przyjechał. <grym> on tak patrzył i, i tak. Tak wiecie, aż, aż, aż tak patrzy, co, co tu się w ogóle dzieje, nie? A, I w pewnym momencie myślę, czy ta podejrzliwość. Co, co rozwiało podejrzliwość? Bo tu mu się skojarzył dziadek. No właśnie. I nasz bohater tak wpatrywał się w tego człowieka, który no do złudzenia przypominał jego dziadka. I tak sobie pomyślał, że to jest przecież niemożliwe. Że, że tutaj jego dziadek już od kilkudziesięciu lat, dobra, ktoś, ktoś to policzy, nieważne. Jego dziadek już po prostu dawno nie żyje. Ten człowiek sprawia wrażenie, jakby go nie znał. Przybrany jest w ogóle z jakiegoś takiego sztampowego czarodzieja, z jakiegoś taniego filmu. Ale z jakiegoś powodu właśnie. Upodobnił się tak do, do kogoś, kto się tutaj dobrze mu kojarzy, i teraz jeszcze próbuje mu sprzedać jakieś dziwne eliksiry. I tak nasz bohater zawsze się tutaj no, polegał na swojej intuicji, takiej, tej i twórczej i nie. No i mówi, że tak sobie pomyślał, że to jest, to jest chyba jednak coś podejrzanego. A może komuś zależy, żeby te puszki były jednak z, z tymi chemikaliami. Natomiast on sam wiedział, że. Że te chemikalia go dusiły, tak? Czyli no nie są czymś zdrowym i dobrze, jakby ich nie było faktycznie, jakby je się dało zneutralizować. O, słuchajcie, chciałam wcześniej dżina z butelki po piwie, a może właśnie mamy tutaj do czynienia z dżinem z puszki z radioaktywnymi chemikaliami? Tak, tak myślę, że to jest to, dżin sprzedawca. Więc nasz bohater popatrzył na Alberta, swego kaktusa. I tak sobie myśli. Kurde, Albert, co robić, co robić tutaj? Powiedz ty tymi. No i zobaczył, o, może zobaczył, że Albert jest zwiędnięty. Hmm. Że Albert jest smutny od tych chemikaliów, że coś mu się dzieje, że ma jakieś odbarwienia. I, i on się już nawet dłużej nie zastanawiał. No po prostu y, powiedział, starcze, jeżeli możesz, y, to uciekaj, ja zdania nie zmienię. A ten starzec zaczął się pieklić, tam zaświecił jakąś energią z ręki, ale właśnie to nic nie mógł zrobić, po prostu wściekły tupał <grym> i nie uciekał. Natomiast nasz bohater go ostrzegł i, i no po prostu no nie celował w niego, ale wycelował w puszki i odpalił. Nie dał się tutaj, wiecie, omamić tymi eliksirami czy twarzą dziadka, tylko faktycznie strzelił tym działkiem w puszki. I te puszki, w sensie beczki. No, zniknęły. Zdematerializowały się. O. I wraz z nimi wrzeszcząc w gniewie, nawet nie w bólu, ale w gniewie, ten właśnie tutaj gościu w czerwonym palcie zniknął. I nasz bohater w sumie tak pomyślał sobie później, że kurczę, no jakby to był święty Mikołaj, to by mu dał w prezencie te fiolki, a nie, że tutaj chciał jakiś handel uskuteczniać. Mm, Okej. Okay. I teraz jeszcze zobaczmy trofeum. Więc może, może coś właśnie z tego osobnika wypadło jednak. Co ja tu mam? No, wypadło, wypadło. Mamy takie opakowanie z pastylkami, z tabletkami, wiecie, takie, takie coś zakręcane. Więc to jest trofeum, które zdobył nasz bohater po tej głównej próbie, czyli tej próbie, czyli nie, nie uległ pokusie eliksirów i przy okazji zniszczył te puszki. Ok, mamy akt trzeci. Dobra, czyli wracamy do naszej lokacji po wykonanej misji. No to nie przedłużajmy, tylko rzućmy kośćmi. Hm. Okej, okay, a czapka błazna, wiecie, taka, taka z dzwoneczkami. O. Pluszowy miś, ale taki wiecie, bez oczka z trochę podartą łapką, taki taki o, wyświechtany trochę i ostatnia kość. O. i ostatnia kość to jest y, człowieczek, który leci jak to się nazywa jetpack będzie taki, taki plecak odrzutowy nie, że, że sobie leci, leci w górę no dobra, kurna chata zakończmy tą historię mało świąt w świętach a może teraz po ukończonej misji zrobimy święta no dobra, okej, okay. coś mam coś mi się tutaj w głowie zalęgło a jeszcze w sumie taczki nie użyliśmy dzisiaj do niczego. Okej, okay, bo armatkę użyliśmy. No dobra, to nasz bohater wraca tym działkiem do swojej lokacji. I y, wreszcie pojawia się ta istota. Tym razem y, już jest, że tak powiem, namacalna, już jest materialna. A, I dziękuję mu. Mówi, że, że spisał się, że, że to faktycznie to była trudna próba. Nie z ich strony, tak? To, to ta właśnie wroga cywilizacja, która te beczki tu pozostawiła, próbowała do ostatniej chwili, jeszcze żeby one tu zostały. E, natomiast nasz bohater informuje tą istotę, że, że nie do końca im też ufa i nie zrobił tego dla nich, tylko zrobił to ponieważ jego towarzysz Albert. E, Został uszkodzony przez opary z tych beczek, i, i on po prostu no, nie, nie dopuścił tego, żeby te beczki dłużej były tutaj, dlatego je zdematerializował. A przy okazji, no to skoro im pomógł, to pomógł. I teraz mamy tą czapkę błazna, i teraz myślę, czy to, to zrobimy jakiś żart, czy. <laughs> tak, kosmita, który powie: it's a prank, bro! <laughs> o matko. Prankster, normalnie. Kosmiczny prankster. W sumie fajny Fajny pomysł na postać może do kolejnego studium bohatera, które zrobimy. Dobra, i ta postać go informuje, że no nieważne jakie do końca były jego motywy, ważne, że ta przepowiednia została wypełniona do końca, że on jest tym wybrańcem i on dopełnił tego, tego zadania, zniszczył te beczki. I w zamian oczywiście y, oni dają mu pełny dostęp do ich technologii, bo widzą, że, że tutaj y, mimo że jest ziemianinem, to jego zdolności są godne podziwu i jak najbardziej dadzą mu też myślę, kurde, ta czapka błazna, jak to człowiek tak na szybko szuka powiązań ach, dobra więc nagroda, wylosujmy nagrodę i zobaczymy co oni mu dadzą, tak, oprócz tej technologii i tak dalej naprawdę świecznik świecznik no, ja nie wiem. <noise> Liczyłam na jakieś inne rzeczy. <noise> hmm. No dobra, zaraz, zaraz wymyślę coś z tym świecznikiem. A może ta czapka błazna? To po prostu będzie druga postać. A, więc ten tutaj taki on, on, wiecie, w płaszczu, co on tutaj zlecał, on mówił o przepowiedni, zlecał misję. On oczywiście przy, przyleciał tu się przywitać, podziękować osobiście. A za chwilę obok niego zdematerializował się też drugi z taką, z taką głową pociągłą. Ale już taki, wiecie, z porozpinanym płaszczem, taki, taki no trefni, oczywiście się, się w takiej czapeczce. Albo nie. Myślę, czy bohater by mu dał czapkę. Może tak, może tak. To, czyli tamten miał porozpinany płaszcz i pod tym płaszczem było widać, wiecie takie m, pantalony? <laughs> Spodnie takie. No pantalony, to chyba tak to się nazywało. Czy no, jak, jak skojarzycie jak, jak, jakichś błaznów e, takich średniowiecznych, no to oni też mieli takie, takie stroje właśnie różne, A, czy jakieś e, falbanki tam przy... E, Chciałam powiedzieć przy bluzkach. No chyba tak. No wiecie, taki bardzo, bardzo kolorowy, pasiasty strój. I nasz bohater tak patrzy, patrzy na niego i mówi, poczekaj. Poczekaj, mam, mam coś dla ciebie idealnego, nie? I poleciał do domu, i yy, tak jak, jak właśnie nie wiem, czy dzisiaj wam wspominałam tutaj o tym, ale też ostatnio ustaliliśmy, że nasz bohater będzie sobie nosił taką czapkę napoleońską, yy, bo on lubił nakrycia głowy, czemu nie? I, I właśnie w jednym, w jednej lokacji znalazł taką czapkę błazna i stwierdził, że, że jak tak na ciebie, tak mówi, że, że jak popatrzyłem na ciebie, to no przecież do twojego wizerunku to będzie idealne, nie? I dał mu tą czapkę z dzwoneczkami Tamten taki łuchachany, nie? Sobie dzwoni tymi dzwoneczkami macha głową. Tamten taki on, patrzy na niego, wiecie, tak kręci z politowaniem głową i ech, ech. Wiecie, totalnie, totalnie dwie różne persony. A tamten mówi dzięki ziomeczek, jesteś w porzo. To wiesz co, ja wiem, że tutaj wiele lat żyłeś sam i, i tutaj no, nie miałeś z kim pogadać. I pewnie nie jedne święta cię ominęły, a ja pamiętam, ja obserwowałem właśnie wszystkie, wszystkie różne święta ziemian. Wszędzie tam, gdzie była dobra zabawa, dobre trunki, i tak dalej, i tak dalej. To tak w sumie to wypadał, wypadałby teraz ten czas, że są święta, czyli gdyby to wszystko się nie wydarzyło, to właśnie byłoby Boże Narodzenie. I może jeszcze nie masz tu żadnej choinki ale myślę, że ten prezent ci się spodoba. I zmaterializował mu takie, wiecie, pudełko. I, no i nasz bohater wziął to pudełko i otworzył. I w tym pudełku był jego miś. Taki, wiecie, który został w domu rodzinnym. To, to był jego ukochany miś. E, babcia mu uszyła. <gryw> Może nie, czekajcie. Dostał tego misia ale wszędzie z nim łaził i ten miś miał właśnie już i naderwaną rączkę i uszko i wszystko, on wszędzie tego misia ciągał wybrudzony, wyświechtany ale właśnie zawsze babcia mu tego misia naprawiła, wiecie, przyszyła oczko jak, jak się zgubiło to dorobiła i, i dosłownie tego misia to, no dostał, te, tego właśnie swojego oczywiście był ogromnie wzruszony i mówił, że w sumie nigdy w życiu na żadne święta nie dostał takiego czegoś, ta, takiego ważnego prezentu i, i był w szoku, że, no, że ten miś, no jak, przecież katastrofa była, apokalipsa, meteoryt, jak on przeżył. No i ten, ten, nazwijmy go błaznem, kosmiczny błazen, mówi, że no nie przeżył, natomiast on ma dostęp do całej wiedzy o wszystkich, no ich technologia na to pozwala, więc wiedzą wszystko o wszystkich ziemianach. I mają też właśnie technologię do odtwarzania różnych rzeczy. I robimy technologię odtwarzania ludzi? Zróbmy. Zróbmy i będą szanse na ukochaną, żeby ją wskrzesić. o Ale to może kiedyś, w jakiejś innej części. I jeszcze koszulę cholera mamy na sam koniec. Tak się zajęłam wszystkim, a więc on tego misia. Dobra, no okej, okay, niech będzie ta technologia, i on, on po prostu nie wierzy w to, co słyszy, był zachwycony. No i oczywiście te istoty mówią mu, że no, po, pomogą mu to wszystko odbudować, odrodzić też gatunek ludzki, ponieważ Ziemianie są bardzo wyjątkowym narodem, hmm. nacją, rasą. Nie wiem, jak. Nie, nie rasą, czekajcie, nacją. No chyba nacją, rasą. Wiecie o co chodzi. I że oni powinni zamieszkiwać swoją ziemię, i okej, okay, popełnili błędy, ale też stworzyli wiele pięknych rzeczy. Zresztą nasz bohater jest przykładem na to, jak w ogóle silni są Ziemianie. I że mimo kataklizmu i mimo, że był tutaj sam jedyny, to przetrwał. I okej, okay, ostatnią scenę mamy tego jetpacka i jeszcze mamy ten świecznik. Nagroda. Dobra, zróbmy to, zróbmy to. Ok, będzie fajnie. Więc oczywiście te istoty musiały teraz wracać na swój statek. Natomiast powiedziały, że wrócą jutro i, i tutaj będą. Będą. Okej, okay, dobra, już, bo już mi się. Sorry, generuje mi się już już zakończenie. I że będą, oczywiście go wspierać we wszystkim. Natomiast teraz dobrze by było, gdyby ubrał swoją najlepszą koszulę. Wybrał coś z tej góry koszul, bo on miał oddzielne pomieszczenie, gdzie i miał te wszystkie czapki i jakieś różne ubrania, więc żeby tam wybrał najlepsze ubrania, najlepszą koszulę, e, ponieważ oni przygotowali dla niego nagrodę za, za to wszystko, co on zrobił, e, za, za to wszystko, co uczynił, i, i tutaj za to, że nie zwątpił w nich, mimo wszystko, że, wy, że wybrał dobrą stronę, no to oni przygotowali mu coś w jednej z lokacji. I, I żeby tam się ubrał we wszystko najlepsze, co ma, i żeby po prostu do tamtej lokacji się udał. No dobra, i teraz yy, nagroda. Można powiedzieć taka scena po scenie, tak? No i oczywiście istoty odleciały, czyli mamy tą kość z tym jetpackiem. I nasz bohater nie wiedział w ogóle o co chodzi. Ubrał się. Nie wiem, czy używamy tą taczkę. Może taczka była po to, że miała to piwo. Dobra, to już nie, nie robię tego na siłę. Jak mu powiedzieli, tak zrobił. Udał się do tamtej lokacji i po raz kolejny tego dnia przeżył szok, przeżył właśnie coś nieprawdopodobnego, wiecie, takie uderzenie wspomnień, jak to na początku z tymi wyścigami, o których sobie tam wspominał, marzył, że, że chciał jakieś rozrywki, czy później ta twarz dziadka, czy Misio, ten pluszowy. A tutaj, w tej lokacji. Może jakiś pub, zgliszcza po pubie? Może jakaś sala, może coś takiego. I tam przy stoliku siedziała jego ukochana. Wiecie, i tak patrzy na ten świecznik, jako na kolację przy świecach. I on nie wierzył w to, co widzi. I, i ona właśnie mu, no, powiedziała, tak, że, że tutaj. Ostatnie co pamięta, to właśnie ten wypadek. I, I potem była ciemność. I ona sama nie rozumie, co się dzieje. Ale bardzo się cieszę, że go widzi. I, I on oczywiście no, no, myślał, że to jakiś, może kolejny hologram czy coś, i, i no, pobiegł w jej stronę, objął ją, no, była prawdziwa. Także mamy taki świąteczny happy end. O, właśnie, właśnie, może niech jeszcze leży na stole kartka od tego błazna, od, tych, od tej istoty z napisem Wesołych Świąt. O. I teraz jeszcze ten morał. Może. Mm, nawet w czasach post-apo warto być ubezpieczonym w górę koszul. No dobra, dobra, słuchajcie, mamy to, mamy, mamy, jest i, i fajnie, jest i happy end. No, coś tam udało mi się ze świętami. No fajna historia, kurczę, fajna i, i powiem szczerze, że, że nawet chciałabym dalej wiedzieć, jak będzie wyglądało odbudowywanie świata. No, w sumie będą pierwszymi ludźmi, może to. Może właśnie tak ma być ten świat odbudowany. A, super, super. W ogóle bardzo dużo pytań na, na dalszy ciąg mi się generuje w głowie. Dobra, słuchajcie, ja kończę, bo już i tak dzisiaj długo, długo gadam. Może nie tak długo, jak się bałam, że będę gadać, ale, ale jednak. Co, no życzę wam cudownych świąt, bajecznych, żebyście może też właśnie w te święta przeżyli właśnie jakieś takie wspomnienia... Wiecie, co, coś takiego cudownego z dzieciństwa, żeby wam się przypomniało, żebyście poczuli ciepło na serduszku. Może, żebyście odzyskali coś, co straciliście. Może, wiecie, w jakiejś innej formie, ale że właśnie może, żebyście poczuli taki spokój, ulgę w środku. A żebyście spędzili ten czas właśnie z kimś ważnym dla was. Czy to będzie właśnie rodzina, czy jakiś wasz taki ten wyjątkowy człowiek. A może nie człowiek. A co, co, co tam wam w duszy gra? Myślę jeszcze, co ja tutaj, wiecie, no, prezentów wam nie mam jak dać, chociaż, a może, <grym> jakbyście mieli ochotę. A czym dysponuję? Nie wiem, czy, czy tutaj kojarzycie. No, miałam przyjemność uczestniczyć w tworzeniu antologii opowiadań grozy mniejszej lub większej. Nie otwieraj na stronie Sigma bardzo fajna rzecz. Znaczy, oczywiście wiecie, no ja jestem tam współautorem, a, ale jestem dumna z tego projektu. I zarówno, jeżeli chodzi o treści, o samą formę, o budowę, o, o wszystko. No, dla, nas, dla nas wszystkich, całej tam dziesiątki pisarzy, a, naszej dziesiątki w sensie. To było mega przeżycie. Spełnienie marzeń poniekąd. Trochę debiutów. I w sumie, skoro ja dysponuję zapasem to może ja wam tutaj jakąś, jakąś ofertę, jak ten tutaj czarodziej z płaszczem. Wiecie co, zrobiłabym do końca roku szalony rabat. Nie lubię dawać rabatów. Wiecie, rabat to stolica Maroko i, i tak dalej, i tak dalej. Ale czemu nie? No, święta są i, i może jakby ktoś z was miał ochotę, tak sobie myślę, to co? To z okazji świąt 30% być okej? Okay? <grym> Chyba godny, godny upust. Jak już mamy się bawić w te upusty, których nie lubię, ale faktycznie nie, ma, nie mam Wam co dorzucić w tym roku <grych> jako wartość dodaną. Także myślę, że, że to będzie dobry temat, jeżeli ktoś z Was by chciał skorzystać z tego. Czyli tak, do, do 30 grudnia 2021 nie otwieraj na stronie Sigma. Możecie znaleźć fanpage naszej książki. W sumie samo, jak wpiszecie, nie otwieraj na stronie, tam szukajcie zielonych kolorów. A w razie czego przez bibliotekarium na pewno też tutaj dostaniecie przekierowanie. Myślę, że gdzieś też pewnie na moich fanpage'ach, pewnie w sumie jak już, jak już Wam to ogłosiłam, to wrzucę post też z tą informacją. I tam też umieszczę link, czyli możecie mnie znaleźć na Facebooku Katarzyna Prychacz i tam wrzucę pewnie jutro post z zapowiedzią, znaczy jutro. Przecież wysłuchacie dzisiaj. <noise> Okej, okay. w środę wrzucę post z zapowiedzią podcastu i w razie czego po prostu w komentarzu, tam gdzieś pod tym postem, wrzucę Wam też namiar na, na sklep. Żeby było łatwiej, bo nie wiem tutaj, no, sklep się nazywa CreativeSiteshop.pl. Site -shop Sajt od wzroku, nie od strony. Natomiast no, nie będę Wam już tego literować, jakoś znajdziecie, wiecie, podobno chcieć to móc, tak? Czy jakoś tak? <grych> Okej, okay. bo tutaj gadamy o jakichś, wiecie, marketingach, a, a miało być świątecznie, świątecznie cieplutko, także ja już sama się nie mogę doczekać świąt. W tym roku może nawet trochę spędzę je inaczej <grych> niż co roku. <grych> trochę mam e, takiego spontanu i zmiany w planach, ale się cieszę, cieszę się, że zobaczę się z rodzinką, także... Z moimi wyjątkowymi ludźmi. <grych> także, także wam też życzę tego wszystkiego. No, oczywiście, niezmiennie mocy, inspiracji, może właśnie przez święta spotkacie jakieś swoje natchnienie, wiecie, może jakaś wena się objawi przy świątecznym stole? Może jakaś rozmowa z bliskimi, czy, czy nie wiem, może rozmowa telefoniczna, może coś właśnie was zainspiruje do stworzenia czegoś nowego. Wiecie, czy to będzie napisanie czegoś, czy może nie wiem, może jakaś rzeźba, a może rysunek. A może, tak jak tutaj nasz postapokaliptyczny inżynier, może skonstruujecie jakiś wynalazek? No, może, może działko, może świder, a może coś jeszcze innego. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Trzymajcie się cieplutko. Pa!